Timothy Ferris, 4-godzinny tydzień pracy. Audiobuck Stillera. Uwolni się od schematu od 9 do 17, dołącz do niezależnych finansowo. Moim rodzicom Donaldowi i Francis Ferris, którzy nauczyli małego wcielonego diabełka, że dobrze jest nie płynąć z prądem. Was a boge, I was Cisco, Wspieraj lokalne szkolnictwo 10% wszystkich honorariów autorskich zostaje przekazane organizacjom charytatywnym, między innymi donorkus.org. Przedmowa do wydania poszerzonego i zaktualizowanego Czterogodzinny tydzień pracy został odrzucony przez 26 spośród 27 wydawnictw. W Kropka, gdy został już sprzedany. Prezes jednej z FIRM marketingowych, prowadzących sprzedaż książek na dużą skalę, branej pod uwagę jako kooperant, wysłał mi e-mailem historyczne statystyki dotyczące bestsellerów, bym miał jasność, że moja publikacja nie może znaleźć się w głównym nurcie. Ze swojej strony zrobiłem wszystko, co potrafiłem zrobić. Napisałem tę książkę z myślą o swoich dwóch najbliższych przyjaciołach, Zwracając się bezpośrednio do nich i odnosząc się do ich problemów problemów, które sam od dawna miałem. Skupiłem się też na niezwykłych możliwościach, z których korzystałem na całym świecie. Z pewnością starałem się doprowadzić do tego, by czterogodzinny tydzień pracy stał się najbardziej nieoczekiwanym przebojem, ale wiedziałem, że jest to mało prawdopodobne. Miałem nadzieję na najlepsze i byłem przygotowany na najgorsze. 2 maja 2007 roku zadzwoniła do mnie na komórkę moja wydawczyni. Jesteś na szczycie listy. Była piąta po południu w Nowym Jorku, a ja czułem się wyczerpany. Książka została wprowadzona na rynek przed pięcioma dniami i właśnie zakończyłem serię ponad dwudziestu wywiadów radiowych, jeden po drugim od szóstej rano. Nigdy nie lubiłem długich turni. Wolałem odbyć wszystkie spotkania w studiach radiowych w ciągu czterdziestu ośmiu godzin. Heder, kocham cię, ale nie rób mnie wi. Nie, naprawdę jesteś na szczycie listy. Gratulacje, panie najlepiej sprzedający się autorze New York Timesa. Oparłem się o ścianę i sunąłem w dół, aż usiadłem na podłodze. Zamknąłem oczy, uśmiechnąłem się i głęboko odechnąłem. Wszystko zaczynało się zmieniać. Wszystko zaczynało się zmieniać. Projektowanie stylu życia od Dubaju po Berlin czterogodzinny tydzień pracy, został już sprzedany w 35 wersjach językowych. Znajdował się na listach bestsellerów przez ponad dwa lata i z każdym miesiącem przynosił nowe historie oraz nowe odkrycia. Od ekonomist po okładkę The New York Times style. Od ulic Dubaju po kawiarnie Berlina, projektowanie stylu życia przenikało kultury i stawało się światowym ruchem, a pierwotne pomysły z książki rozsypały się na części, zostały udoskonalone oraz sprawdzone w różnych okolicznościach i na takie sposoby, których nawet sobie nie wyobrażałem. Po co zatem nowe wydanie, skoro wszystko idzie tak dobrze? Ponieważ wiem, że może być jeszcze lepiej i że brakuje tam jednego elementu: ciebie. To rozszerzone i zaktualizowane wydanie zawiera ponad 100 stron nowych treści, w tym opisy najnowszych technologii. Przetestowanych w praktyce rozwiązań i co najważniejsze historii sukcesu zaczerpniętych z rzeczywistego życia, wybranych z ponad 400 stron analiz przypadków przysłanych mi przez czytelników: rodziny i studenci: duplowe sam zapewne znajdziesz kogoś, czyje działania możesz powielić. Może potrzebujesz podpowiedzi, jak negocjować warunki zdalnej pracy, by wyjechać na płatny rok do Argentyny. Zrób to teraz, rozwiązanie znajdziesz tutaj. Blog zatytułowany z Experiments in Lifestyle Design www.forhourblog.com pojawił się wraz z książką i w ciągu sześciu miesięcy stał się jednym z tysiąca najpopularniejszych blogów na świecie, przy istniejących ponad 120 milionach wszystkich. Tysiące czytelników dzieliło się swoimi własnymi zadziwiającymi narzędziami i trikami, przyczyniając się do fenomenalnych i zupełnie nieoczekiwanych rezultatów. Blog stał się swego rodzaju laboratorium, o którym zawsze marzyłem. Zachęcam, byś się do niego przyłączył. Nowy rozdział Najlepsze wpisy z bloga zawiera kilka najpopularniejszych postów. Na samym blogu możesz znaleźć też porady od różnych ludzi, poczynając od Warena Baf ete, poważnie, udało mi się do niego dotrzeć i pokażę, jak to zrobiłem, a na geniuszu szachowym Jaszu Wajcki nie kończąc. To eksperymentalne pole dla tych, którzy chcą osiągać lepsze rezultaty w krótszym czasie. Niepoprawione to nie jest wydanie poprawione w takim sensie, że oryginał stracił swoją aktualność. Błędy drukarskie i inne drobne błędy poprawiono podczas przygotowywania kolejnych ponad 40 wydań w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w tym wydaniu wprowadziłem pierwszą poważną zmianę, ale nie jest ona spowodowana tym, czego mógłbyś się spodziewać. Od kwietnia 2007 roku wiele rzeczy zasadniczo się zmieniło. Upadają banki, topnieją fundusze inwestycyjne i emerytalne, a ludzie tracą pracę w rekordowym tempie. Czytelnicy i różni sceptycy zadają pytanie. Czy reguły i techniki opisane w tej książce naprawdę nadal działają w sytuacji recesji gospodarczej lub kryzysu? Tak i jeszcze raz tak. Faktycznie pytania, które postawiłem, kiedy jeszcze było dobrze, na przykład, jak zmieniłyby się Twoje priorytety i decyzje, gdybyś mógł nigdy nie przejść na emeryturę, przestały być czysto hipotetyczne. Miliony ludzi zobaczyły, że wartość ich oszczędności zmalała o 40% lub więcej i teraz rozglądają się za opcją C i D. Czy mogą inaczej rozłożyć sobie emeryturę? By łatwiej im było przetrwać? Czy mogą się przeprowadzić na kilka miesięcy w takie miejsca, jak Kostaryka czy Tajlandia, by zachować styl życia za oszczędności, których wartość stopniała? Czy warto sprzedawać swoje usługi w Wielkiej Brytanii, by zarabiać w mocniejszej walucie? Odpowiedź na te wszystkie pytania jest dziś jeszcze bardziej zdecydowana. Tak, sam pomysł planowania stylu życia zamiast wieloetapowego planowania kariery jest rozsądny. Jest to bardziej elastyczne i umożliwia ci przetestowanie kilku stylów życia bez konieczności przystąpienia do 10- lub 20-letniego planu emerytalnego, który może się zawalić z powodu fluktuacji na rynku, pozostających zupełnie poza Twoją kontrolą. Dziś ludzie są otwarci na badanie alternatyw i bardziej skłonni do wybaczania tym, którzy robią to samo, ponieważ wiele innych opcji, kiedyś bezpiecznych, padło. Gdy wszystko i wszyscy zawodzą, jaki jest koszt poeksperymentowania poza normą? Najczęściej żaden. Skierujmy wzrok na jakiś punkt za dwa lata. Co będzie, jeśli osoba prowadząca z tobą rozmowę kwalifikacyjną zapyta o tę niezwykłą przerwę w życiorysie? Każdy może przerwać na jakiś czas pracę i skorzystać z nadarzającej się raz w życiu szansy na podróż dookoła świata. To było niesamowite. Jeśli w ogóle pojawi się następne pytanie na ten temat, będzie ono dotyczyło tego, jak to zrobić. Scenariusze z tej książki są nadal aktualne. Facebook i LinkedIn wypłynęły podczas kryzysu. Jaki dotknął dotkomy po roku 2000. Inne dzieci zrodzone w recesji to monopoli: Apple, Cliff Bar, Scrabble, KFC, Domino Pizza, FedEx i Microsoft. To nie przypadek, ponieważ schyłkowe cykle ekonomiczne powodują, że łatwiej dostępna staje się tania infrastruktura, wysokiej klasy wolni strzelcy po konkurencyjnych cenach i niemal darmowe kampanie reklamowe. Wszystko to jest nie do pomyślenia, gdy ludzie wokół tryskają optymizmem. Roczny urlop naukowy, nowy pomysł na biznes. Reorganizacja życia w korporacyjnych ramach lub marzenia, które odkładasz na kiedyś, nigdy nie było lepszego momentu, by przetestować coś niezwykłego. Co najgorszego może się stać? Zachęcam cię, byś pamiętał o tym często ignorowanym pytaniu, gdy zaczniesz przyglądać się nieograniczonym możliwościom poza twoją strefą komfortu. Ten okres zbiorowej paniki to dla ciebie wielka szansa na coś niezwykłego. Dzielenie ostatnich dwóch lat z niesamowitymi czytelnikami na całym świecie było dla mnie wielkim zaszczytem i mam nadzieję, że nowe wydanie będzie się wam podobało tak, jak mi podobało się jego przygotowywanie. Jestem i nadal będę waszym pokornym uczniem. Jestem podekscytowany. Zaraz będę się świetnie bawił i będzie. Co ma być, kropka numer 152 gotowy, nasz opiekun wykonał swoje żądanie. Nadeszła nasza kolej. Gdy wchodziliśmy na parkiet z twardego drewna, szepnąłem Alici Nasz zrozumiały tylko dla nas dwojga, dowcip, tranquillou, spokojnie. Roześmiała się. Przez krótką chwilę pomyślałem, co u diabła robiłbym w tej chwili. Gdybym rok temu nie odszedł z pracy i nie wyjechał ze Stanów, myśl zniknęła tak szybko, jak się pojawiła, gdy w głośnikach rozległ się głos prezentera: Pereja nr. 152, Timothy Ferris i y Elisha Monti, Ciudad de Buenos Aires. A tłum zaczął wznosić okrzyki. To była nasza chwila i cały promieniałem ze szczęścia. Trudno było mi wówczas odpowiedzieć na najbardziej fundamentalne amerykańskie pytanie, i bardzo się z tego cieszę. Gdybym to potrafił. Ta książka nie trafiłaby w twoje ręce. Kropka, a więc czym się zajmujesz? No dobrze, załóżmy, że znalazłbyś mnie gdzieś. Nie jest to łatwe. W zależności od tego, kiedy chciałbyś zadać mi to pytanie, wolałbym, żebyś nie chciał. Mogłoby się okazać, że ścigam się na motocyklach w Europie, nurkuję z akwalungiem na jednej z prywatnych wysp w Panamie, odpoczywam pod palmami w przerwie między sesjami kickboxingu w Tajlandii lub tańczę tango w Buenos Aires. Piękno tej sytuacji polega na tym, że nie jestem multimilionerem i wcale nie chcę nim być. Nigdy nie lubiłem odpowiadać na to koktajlowe pytanie, ponieważ odzwierciedla ono epidemię, której niegdyś uległem, opisywania siebie samego w kategoriach wykonywanej pracy. Jeśli ktoś teraz pyta mnie o to i nie jest całkowicie szczery, wyjaśniam mu: handluję koksem. To zazwyczaj kończy rozmowę. W rzeczywistości to tylko w połowie prawda. Opowiedzenie całej prawdy zajęłoby zbyt dużo czasu. Jak mogę wyjaśnić, że to, co robię ze swoim czasem i to, co robię dla pieniędzy, to dwie zupełnie różne rzeczy? że pracuję mniej niż 4 godziny tygodniowo i zarabiam więcej w ciągu miesiąca niż kiedyś przez cały rok. Teraz zamierzam podzielić się moją prawdą, opowiedzieć całą historię. Łączy się ona z pewną subkulturą, złożoną z ludzi zwanych bogatymi w zupełnie nowy sposób jeden kropka, co takiego robią milionerzy mieszkający w iglu, czego nie robiliby milionerzy mieszkający w swoim boksie. Żyją zgodnie z regułami, które nie są powszechnie przyjęte. Jak pracownik wielkiej i prestiżowej firmy może wyrwać się na miesiąc w podróż po świecie, by jego szef nawet tego nie zauważył? Wystarczy, że wykorzysta technologię do ukrycia tego faktu. Złoto się starzeje, bogaci w zupełnie nowy sposób. Numer to ci, którzy porzucają plany na daleką przyszłość i stwarzają sobie luksusowy styl życia już teraz, wykorzystując swoją własną walutę: czas i mobilność. To sztuka i nauka, którą określamy mianem projektowania stylu życia. LD2. Kropka, ostatnie trzy lata spędziłem, podróżując wśród ludzi, którzy żyją w świecie przekraczającym granice mojej wyobraźni. Pokażę ci jak zamiast nienawidzić rzeczywistości, możesz ją kształtować zgodnie ze swoją wolą. To łatwiejsze niż się wydaje. Przeistoczenie się z pracownika biurowego, przeciążonego pracą i marnie opłacanego, w członka klubu bogatych w zupełnie nowy sposób. Na początku wydaje się dziwne i nieprawdopodobne, ale teraz, kiedy rozszyfrowałem kod, okaże się proste i łatwe do powtórzenia. Życie wcale nie musi być tak strasznie ciężkie. Wystarczy w to uwierzyć. Większość ludzi, w tym ja, w przeszłości. Poświęca zbyt dużo czasu na przekonywanie samych siebie, że życie musi być ciężkie. Koniecznie trzeba charować od 9 do 17, otrzymując w zamian od czasu do czasu spokojne weekendy i sporadyczne, krótkie, pod groźbą utraty pracy wakacje. Prawda, a przynajmniej ta prawda, którą żyje i którą chcę się podzielić w tej książce, jest jednak zupełnie inna. Od wykorzystania różnic kursowych po zlecenie obsługi swojego życia i zniknięcie pokaże ci, jak grupka wtajemniczonych wykorzystuje ekonomiczne sztuczki, by robić to co większość ludzi uważa za niemożliwe. Jeśli wybrałeś tę książkę, prawdopodobnie nie zamierzasz tkwić za biurkiem do emerytury. Niezależnie od tego, czy pragniesz uciec od wyścigu szczurów, odbyć podróż marzeń, chodzić na długie spacery, bić światowe rekordy, czy po prostu dokonać zdecydowanej zmiany w swojej karierze, ta książka zaopatrzy cię we wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, by zrealizować swoje zamiary tu i teraz, zamiast czekać na często złudną emeryturę. To sposób, by odebrać swoją życiową nagrodę za ciężką pracę już nie czekając do samego końca. Jak? Zaczyna się to od pewnej bardzo prostej różnicy, której wielu ludzi nawet nie zauważa i której ja również nie zauważałem przez całe 25 lat. Ludzie nie chcą być milionerami, chcą tylko doświadczać tego, na co jak są przekonani wstać wyłącznie milionerów. Alpejskie domki narciarskie, kamerdynerzy i egzotyczne podróże często pojawiają się na tym obrazku. Być może zależy im na wcieraniu w brzuch masła kokosowego. Hamaku i słuchaniu szumu fal rytmicznie uderzających o taras krytego strzechą bungalowu. Przemy mnie. Jestem podekscytowany. Zaraz będę się świetnie bawił i będzie. Co ma być kropka. Numer 152 gotowy. Nasz opiekun wykonał swoje żądanie. Nadeszła nasza kolej. Gdy wchodziliśmy na parkiet z twardego drewna, szepnąłem Alici nasz. Zrozumiały tylko dla nas dwojga. Dowcip. Tranquilo, spokojnie. Roześmiała się. Przez krótką chwilę pomyślałem, co u diabła robiłbym w tej chwili. Gdybym rok temu nie odszedł z pracy i nie wyjechał ze Stanów. Myśl zniknęła tak szybko, jak się pojawiła, gdy w głośnikach rozległ się głos prezentera Perecha nr 152, Timothy Ferris i y Elisha Monti, Ciudad de Buenos Aires. A tłum zaczął wznosić okrzyki. To była nasza chwila i cały promieniałem ze szczęścia. Trudno było mi wówczas odpowiedzieć na najbardziej fundamentalne amerykańskie pytanie i bardzo się z tego cieszę. Gdybym to potrafił, ta książka nie trafiłaby w twoje ręce kropka. A więc czym się zajmujesz? No dobrze, załóżmy, że znalazłbyś mnie gdzieś. Nie jest to łatwe. W zależności od tego, kiedy chciałbyś zadać mi to pytanie, wolałbym, żebyś nie chciał. Mogłoby się okazać, że ścigam się na motocyklach w Europie, nurkuję z akwalungiem na jednej z prywatnych wysp w Panamie, odpoczywam pod palmami w przerwie między sesjami kickboxingu w Tajlandii lub tańczę tango w Buenos Aires. Piękno tej sytuacji polega na tym, że nie jestem multimilionerem i wcale nie chcę nim być. Nigdy nie lubiłem odpowiadać na to koktajlowe pytanie, ponieważ odzwierciedla ono epidemię, której niegdyś uległem, opisywania siebie samego w kategoriach wykonywanej pracy. Jeśli ktoś teraz pyta mnie o to i nie jest całkowicie szczery, wyjaśniam mu: handluję koksem. To zazwyczaj kończy rozmowę. W rzeczywistości to tylko w połowie prawda. Opowiedzenie całej prawdy zajęłoby zbyt dużo czasu. Jak mogę wyjaśnić, że to, co robię ze swoim czasem i to, co robię dla pieniędzy, to dwie zupełnie różne rzeczy? że pracuję mniej niż 4 godziny tygodniowo i zarabiam więcej w ciągu miesiąca niż kiedyś przez cały rok. Teraz zamierzam podzielić się moją prawdą, opowiedzieć całą historię. Łączy się ona z pewną subkulturą, złożoną z ludzi zwanych bogatymi w zupełnie nowy sposób jeden kropka, co takiego robią milionerzy mieszkający w iglu, czego nie robiliby milionerzy mieszkający w swoim boksie. Żyją zgodnie z regułami, które nie są powszechnie przyjęte. Jak pracownik wielkiej i prestiżowej firmy może wyrwać się na miesiąc w podróż po świecie, by jego szef nawet tego nie zauważył? Wystarczy, że wykorzysta technologię do ukrycia tego faktu. Złoto się starzeje, bogaci w zupełnie nowy sposób. Numer to ci, którzy porzucają plany na daleką przyszłość i stwarzają sobie luksusowy styl życia już teraz, wykorzystując swoją własną walutę: czas i mobilność. To sztuka i nauka, którą określamy mianem projektowania stylu życia. LD2. Kropka, ostatnie trzy lata spędziłem, podróżując wśród ludzi, którzy żyją w świecie przekraczającym granice mojej wyobraźni. Pokażę ci jak zamiast nienawidzić rzeczywistości, możesz ją kształtować zgodnie ze swoją wolą. To łatwiejsze, niż się wydaje. Przeistoczenie się z pracownika biurowego, przeciążonego pracą i marnie opłacanego, w członka klubu bogatych w zupełnie nowy sposób, na początku wydaje się dziwne i nieprawdopodobne, ale teraz, kiedy rozszyfrowałem kod, okaże się proste i łatwe do powtórzenia. To Życie wcale nie musi być tak strasznie ciężkie. Wystarczy w to uwierzyć. Większość ludzi, w tym ja, w przeszłości. Poświęca zbyt dużo czasu na przekonywanie samych siebie, że życie musi być ciężkie. Koniecznie trzeba charować od 9 do 17, otrzymując w zamian, od czasu do czasu, spokojne weekendy i sporadyczne, krótkie, pod groźbą utraty pracy, wakacje. Prawda, a przynajmniej ta prawda, którą żyje i którą chcę się podzielić w tej książce, jest jednak zupełnie inna. Od wykorzystania różnic kursowych po zlecenie obsługi swojego życia i zniknięcie pokażę Ci, jak grupka wtajemniczonych wykorzystuje ekonomiczne sztuczki, by robić to, co większość ludzi uważa za niemożliwe. Jeśli wybrałeś tę książkę, prawdopodobnie nie zamierzasz tkwić za biurkiem do emerytury. Niezależnie od tego, czy pragniesz uciec od wyścigu szczurów, odbyć podróż marzeń, chodzić na długie spacery, bić światowe rekordy, czy po prostu dokonać zdecydowanej zmiany w swojej karierze, ta książka zaopatrzy cię we wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, by zrealizować swoje zamiary tu i teraz, zamiast czekać na często złudną emeryturę. To sposób by odebrać swoją życiową nagrodę za ciężką pracę już, nie czekając do samego końca. Jak? Zaczyna się to od pewnej bardzo prostej różnicy, której wielu ludzi nawet nie zauważa i której ja również nie zauważałem przez całe 25 lat. Ludzie nie chcą być milionerami, chcą tylko doświadczać tego, na co jak są przekonani wstać wyłącznie milionerów. Alpejskie domki narciarskie, kamerdynerzy i egzotyczne podróże często pojawiają się na tym obrazku. Być może zależy im na wcieraniu w brzuch masła kokosowego hamaku i słuchaniu szumu fal rytmicznie uderzających o taras krytego strzechą bungalowu. Milion dolarów w banku to żadna fantazja. Fantazją jest styl życia, całkowita wolność, na którą ponoć pozwala ta kwota. Pytanie jest zatem inne. Jak mogę zacząć prowadzić życie milionera, nie mając miliona dolarów? W ciągu ostatnich pięciu lat sam sobie odpowiedziałem na to pytanie, zaś ta książka jest odpowiedzą dla Ciebie. Pokażę w niej dokładnie. Jak oddzieliłem dochód od czasu i stworzyłem dla siebie idealny styl życia w ruchu. Podróżuję po świecie i cieszę się najlepszym, co nasza planeta ma do zaoferowania. Jak, u diabła, mogłem przejść z 14-godzinnego dnia pracy i 40 tysięcy dolarów rocznie do 4-godzinnego tygodnia pracy i 40 tysięcy dolarów miesięcznie. To pomoże zrozumieć ci, gdzie się to wszystko zaczęło. Co najdziwniejsze, stało się to podczas zajęć dla przyszłych pracowników banków inwestycyjnych. W roku 2002 Edżal. Mój najwyższy mentor i dawny profesor przedsiębiorczości wysokich technologii z Uniwersytetu Princeton poprosił mnie, bym przyjechał tam i podczas jego wykładu opowiedział studentom o prawdziwych doświadczeniach biznesowych pochodzących z realnego świata. Byłem zaskoczony. Podczas tych wykładów zabierało głos wielu multimilionerów, i mimo że udało mi się stworzyć całkiem rentowną firmę działającą w branży artykułów sportowych, byłem z zupełnie innej bajki. Wtedy uświadomiłem sobie, że wszyscy tam dyskutowali o tym, jak zbudować wielką firmę która odniesie sukces, a potem sprzedać ją i żyć wygodnie oraz dostatnio. Pytania, których tak naprawdę nikt nigdy nie zadawał i na które nikt nie odpowiadał brzmiały dlaczego robić to wszystko w pierwszej kolejności? Jakież skarby uzasadniają poświęcenie najlepszych lat swojego życia w nadziei na szczęście pod jego koniec? Wykład, który ostatecznie przygotowałem i któremu nadałem tytuł Handel Koksem dla przyjemności i zysku, zaczynał się od prostego zadania przetestowania najbardziej podstawowych założeń równania pracy i życia. Jak zmieniłyby się twoje decyzje, gdyby nie było szans na emeryturę. Co by się stało, gdybyś mógł skorzystać z mini emerytury, by wypróbować, jak działa twój plan na później, zanim jeszcze zapracujesz na tę nagrodę przez 40 lat pracy? Czy naprawdę koniecznie trzeba pracować jak niewolnik, aby móc żyć jak milioner? Nie wiedziałem jeszcze wtedy, dokąd zaprowadzą mnie te pytania. Niezwykły wniosek: Tak, zdroworozsądkowe reguły realnego świata są kruchym zbiorem społecznie akceptowanych złudzeń. Tak książka nauczy cię jak zauważać i wykorzystywać możliwości, których nie mają inni. Co sprawia, że różni się ona od innych? Po pierwsze, nie zamierzam poświęcać temu problemowi zbyt wiele czasu. Założę, że cierpisz na brak czasu oraz przypływy lęku w najgorszym wypadku, prowadząc akceptowalną i w miarę wygodną egzystencję, a także robiąc coś, w czym nie czujesz się spełniony. Ta ostatnia sytuacja zdarza się najczęściej i jest najbardziej podstępna. Po drugie, ta książka nie jest o oszczędzaniu i nie będę ci tutaj radził abyś zrezygnował z codziennego kieliszka czerwonego wina dla miliona dolarów za pięćdziesiąt lat. Wybiorę raczej wino. Nie będę cię prosił, byś wybierał między przyjemnością dzisiaj a pieniędzmi później. Jestem przekonany, że możesz mieć obie te rzeczy już teraz. Celami są przyjemność oraz zysk. Po trzecie, ta książka nie jest o tym, jak znaleźć pracę marzeń. Przyjmuję zapewnik, że dla większości ludzi, dla jakichś sześciu czy siedmiu miliardów, idealna praca to taka, która zajmuje jak najmniej czasu. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie znajdzie pracy, która będzie dla nich niewyczerpanym źródłem spełnienia. Dlatego nie to jest moim celem. Moim celem jest zyskanie wolnego czasu i zapewnienie automatycznych dochodów. Każdy wykład rozpoczynam wyjaśnieniem dotyczącym wyjątkowego znaczenia bycia, doprowadzającym do zawarcia umowy. Manifest doprowadzającego do zawarcia umowy jest prosty. Rzeczywistość można negocjować. Poza nauką oraz prawem wszystkie reguły można ominąć lub złamać. I wcale nie wymaga to nieetycznych zachowań kropka istotą umowy jest transakcja po angielsku GIL. Słowo to stanowi również akronim elementów procesu stawania się członkiem społeczności bogatych w zupełnie nowy sposób. Zastosowanie poszczególnych kroków i strategii może przynieść zupełnie nieprawdopodobne rezultaty bez względu na to, czy jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą. Czy możesz robić wszystko, co ja robiłem, jeśli masz szefa? Nie. Czy możesz zastosować te same zasady do podwojenia swojego dochodu? Zmniejszenia o połowę swojego czasu pracy, a przynajmniej dwukrotnego zwiększenia długości swojego urlopu. Jak najbardziej. Oto kolejne etapy procesu, przez który na nowo odkryjesz samego siebie. D. Jak definicja, przewraca do góry nogami zdrowy rozsądek, wprowadzając reguły i cele nowej gry. Zastępuje założenia dające skutki przeciwne do zamierzonych i wyjaśnia pojęcia takie, jak dochód względny i eustres, czyli stres pozytywny 3. Kim są numerzy i jak działają. W tej części wyjaśniam ogólne zasady projektowania stylu życia, czyli fundamenty, zanim dodam trzy pozostałe składniki. E jak eliminacja rozprawia się raz na zawsze z przestarzałym pojęciem zarządzania czasem. Pokazuję tu szczegółowo, jak wykorzystałem słowa prawie zapominanego włoskiego ekonomisty. Pisał on o tym, jak z dwunastogodzinnych dni uczynić dni dwugodzinne, w 48 godzin. Zwiększ swoją godzinną wydajność dziesięciokrotnie lub więcej, stosując sprzeczne z intuicją techniki numer. Kultywując wybiórczą ignorancję i stosując niskoinformacyjną dietę, czyli pomijając rzeczy mało ważne. Ta część zapewnia nam pierwszy składnik projektu luksusowego stylu życia. Czas. A jak automatyzacja włącza autopilota do przepływów pieniężnych z wykorzystaniem arbitrażu geograficznego, outsourcingu i reguły nie podejmowania decyzji. Znajdziesz tu wszystko. Od grupowania do sposobu działania numerów odnoszących największe sukcesy. Ta część zawiera drugi składnik projektu luksusowego stylu życia. Dochód. L jak liberalizacja, czyli uwolnienie, to manifest człowieka mobilnego, myślącego globalnie. Wprowadzone zostaje tu pojęcie mini emerytury jako środka do bezbłędnej zdalnej kontroli i ucieczki od szefa. W uwolnieniu nie chodzi o tanie podróżowanie, lecz o zerwanie na zawsze więzów przykuwających nas do jednego miejsca. Ta część dostarcza trzeci i ostatni składnik projektu luksusowego stylu życia mobilność. Muszę tu zwrócić uwagę na fakt, że większość szefów będzie daleka od zadowolenia z takiego obrotu sprawy. Nie przełkną tego, że będziesz spędzał w biurze tylko godzinę dziennie. Dlatego pracownicy firm powinni chwilowo odczytywać te etapy jako GIL, lecz realizować je w kolejności DELA. Jeśli zdecydujesz się na pozostanie w swojej obecnej pracy, konieczne będzie zapewnienie sobie wolności w zakresie lokalizacji jeszcze przed zmniejszeniem czasu pracy o 80%. Nawet jeśli nigdy nie rozważałeś możliwości zostania przedsiębiorcą w nowoczesnym sensie tego słowa, proces GIL uczyni z ciebie przedsiębiorcę w czystszej postaci. Niż opisał to w roku 1800 francuski ekonomista J.B. Say. Określał on przedsiębiorcę jako kogoś, kto przenosi zasoby ekonomiczne z obszaru niższej w obszar wyższej efektywności. I na koniec rzecz niemniej ważna: większość rzeczy, które polecam, wydaje się niewykonalna. Wygląda nawet na to, że przeczą one zdrowemu rozsądkowi, i tego się spodziewałem: spróbuj przetestować te pojęcia w ramach ćwiczenia myślenia lateralnego. Jeśli spróbujesz, zobaczysz, że daleko zajdziesz tym tropem. I nigdy nie będziesz chciał wrócić. Weź głęboki oddech i pozwól mi pokazać ci mój świat. Czas się zabawić i pozwolić, by reszta nadeszła sama. Historia choroby ekspert to osoba, która popełniła wszystkie błędy, jakie tylko można popełnić w bardzo wąskiej dziedzinie. Niels Bohr, duński fizyk i laureat Nagrody Nobla zazwyczaj był szalony, ale miał też przebłyski świadomości, kiedy był jedynie głupi. Heinrich Heine, niemiecki krytyk i poeta ta książka nauczy cię precyzyjnych reguł, które wykorzystałem, by zostać. Gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Princeton i w dziedzinie przedsiębiorczości w branży high-tech. Pierwszym Amerykaninem w historii, który ustanowił światowy rekord Guinnessa w tangu. Doradcą ponad 30 rekordzistów świata w sporcie zawodowym i olimpijskim. Zdobywcą tytułu Greatest Self-Promoter of 2008 roku, przyznawanego przez magazyn Wired. Mistrzem Chin w kickboxingu, Dłucznikiem konnym, Yabusame, w Nykoł w Japonii. Analitykiem i aktywistą organizacji zajmujących się problemami azylu politycznego. Tancerzem breakdance w tajwańskiej MTV, zawodnikiem hurlingu w Irlandii, aktorem w najpopularniejszych serialach telewizyjnych w Chinach i Hongkongu. To, w jaki sposób do tego doszedłem, jest trochę mniej porywające. 1977. Urodziłem się 6 tygodni przed terminem i dawano mi tylko 10% szans na przeżycie. Przeżyłem jednak i rosłem tak szybko, że jako grubasek nie mogłem przewrócić się na brzuszek. Zaburzenia równowagi mięśni oczu sprawiały, że miałem rozbiegany wzrok. A moja mama pieszczotliwie nazywała mnie gimałym tuńczykiem. Nieźle, jak na razie./Niemal wyrzucono mnie z przedszkola, ponieważ nie chciałem uczyć się alfabetu. Moja nauczycielka nie chciała mi wyjaśnić, po co mam się uczyć, twierdziła natomiast, że kto ona jest nauczycielką, i właśnie dlatego. Powiedziałem jej, że to głupie, i poprosiłem, żeby dała mi spokój, bo wolę się skupić na rysowaniu rekinów. Wysłała mnie do oślej ławki i kazała zjeść kostkę mydła. Tak zaczęła się moja pogarda dla autorytetów .1991, moja pierwsza praca. Ach, ty wspomnienia! Zostałem zatrudniony za minimalną stawkę jako sprzątacz w lodziarni i szybko uświadomiłem sobie, że metody stosowane przez wielkiego szefa wymagają podwójnego wysiłku. Robiłem jednak wszystko po swojemu, kończyłem po godzinie, zamiast po ośmiu, a resztę czasu poświęcałem na czytanie czasopism poświęconych kanfu i ćwiczenie na dworze ciosów karate. Po trzech dniach zostałem zwolniony i usłyszałem komentarz. Być może kiedyś docenisz ciężką pracę. Wygląda na to, że do dziś mi się to nie udało. 19.93. Jako ochotnik wyjechałem na rok do Japonii w ramach programu wymiany. W kraju tym ludzie zapracowują się na śmierć. Zjawisko to nosi nazwę karoshi. Mówi się też, że Japończycy w chwili narodzin chcą być wyznawcami szinto. Po ślubie chcą być chrześcijanami, a w chwili śmierci buddystami. Przekonałem się, że większość ludzi jest naprawdę zagubiona w życiu. Pewnego wieczoru chciałem poprosić gospodynię u której mieszkałem, aby obudziła mnie następnego ranka. Użyłem słowa okasu, zamiast okosu. Okasu zaś oznacza brutalny gwałt. Była bardzo zmieszana./1996. Udało mi się podstępem wkręcić na Princeton, mimo że w teście sat uzyskałem wynik o 40% gorszy od średniej. Pracownik zajmujący się rekrutacją w mojej szkole średniej doradził mi, abym był większym realistą. Doszedłem więc do wniosku, że mam po prostu problemy z rzeczywistością. Wybrałem specjalizację z neuronauki, a potem zmieniłem kierunek na studia wschodnioazjatyckie. Nie chciałem podłączać elektrod do kocich głów. 1997. Czas zarobić pierwszy milion. Stworzyłem słuchowisko HAU i Beat The Ivy League, a wszystkie pieniądze zarobione przez trzy kolejne przerwy wakacyjne zużyłem na wyprodukowanie 500 nagrań, z których nie sprzedałem ani jednego. Pozwoliłem mojej mamie wyrzucić je dopiero w 2006 roku dziewięć lat po tej porażce. Tak smakuje bezpodstawna. Zbytnia pewność siebie.1998 Po tym, jak czterech twardzieli rozkwasiło mojemu koledze twarz kopniakami, rozstałem się z najbardziej opłacalnym zajęciem na kampusie i przygotowałem seminarium na temat szybkiego czytania. Oblepiłem cały kampus onchydnie jaskrawymi, zielonymi ulotkami z napisem. W ciągu trzech godzin możesz potroić swoją szybkość czytania, a wzorowi studenci Princeton dokładnie na każdej dopisali. Higieno, prawda. Sprzedałem 32 miejsca po 50 dolarów każde na trzygodzinny seans. A stawka 533 dolary za godzinę przekonała mnie, że znalezienie rynku, zanim zaprojektuje się produkt, jest mądrzejsze niż zrobienie tego w odwrotnej kolejności. Dwa miesiące później byłem już śmiertelnie znudzony szybkim czytaniem i zwinąłem interes. Znienawidziłem pracę w usługach i poszukiwałem produktu, na którym mógłbym zbić fortunę. Jesień 1998 Wielkie kontrowersje odnośnie mojej pracy dyplomowej i obawa, że zacznę pracować w bankowości inwestycyjnej. Skłoniły mnie do akademickiego samobójstwa i poinformowania dziekanatu o opuszczeniu uczelni do odwołania. Mój ojciec był przekonany, że nigdy tam nie wrócę, a ja byłem przekonany, że moje życie się skończyło. Moja mama uważała, że to nic takiego i że nie trzeba dramatyzować. Wiosna 1999 w ciągu trzech miesięcy podjąłem i porzuciłem różne prace. Byłem między innymi projektantem programów nauczania w wydawnictwie Berlitz, największym światowym wydawcy materiałów do nauki języków obcych, a także analitykiem w trzyosobowej firmie prowadzącej badania nad problemem azylu politycznego. Oczywiście, potem poleciałem na Tajwan, by z powietrza stworzyć tam sieć klubów sportowych, więc zostałem zmuszony do zwinięcia interesu przez chińską mafię, Tliadę. Pokonany wróciłem do Stanów Zjednoczonych i zdecydowałem się na naukę kickboksingu, a cztery tygodnie później zdobyłem Mistrzostwo Kraju w najmniej eleganckim i najbardziej nieortodoksyjnym stylu, jaki kiedykolwiek widziałem. Jesień 2000 roku Odzyskałem wiarę w siebie i z zupełnie niegotową pracą dyplomową powróciłem na Princeton. Moje życie nie skończyło się i wyglądało na to, że roczna przerwa dobrze mi zrobiła. Mając dwadzieścia kilka lat, posiadałem umiejętności niczym David Koresz 4. Mój przyjaciel sprzedał swoją firmę za 450 milionów dolarów, a ja zdecydowałem się jechać na Zachód, do słonecznej Kalifornii, by tam zarobić swoje miliardy. Zamiast najgorętszego rynku pracy w historii świata. Trzy miesiące po ukończeniu studiów zastałem tam problem. Bez Robosia. Wyjąłem jednak swoją kartę atutową i wysłałem. Do dyrektora generalnego jednej z powstających od zera firm. 32 e-maile. Jeden po drugim. W końcu dał za. Wygraną i zatrudnił mnie w dziale sprzedaży. Wiosna 2001 roku firma TrueSan Network z 15-osobowego niczego stała się prywatną firmą numer 1, zajmującą się gromadzeniem danych, jak się to mierzy, zatrudniającą 150 pracowników, co oni wszyscy robią? Nowo zatrudniony dyrektor do spraw sprzedaży polecił mi, abym zaczął od A w książce telefonicznej i przez telefon szukał pieniędzy. Spytałem go w możliwie najbardziej uprzejmy sposób: dlaczego mielibyśmy to robić jak debile? Od poezja. bo ja tak każę. To niezbyt dobry początek. Jesień 2001 roku. Po roku pracy po 12 godzin dziennie odkryłem że tylko jedna osoba w firmie recepcjonistka zarabiała gorzej ode mnie. Zaxolam Agricini Kalamai. Dniami surfować po internecie. Pewnego popołudnia, gdy zaczęło mi już brakować sprośnych filmików do przesłania kolegom, sprawdziłem, jak trudno jest stworzyć firmę. Okazało się, że wszystko można zlecić na zewnątrz, od produkcji poczone w uszy, na projektach reklamówek skończywszy. Dwa tygodnie później, Czterech David Koresh. Właść. Wernen Havel, przywódca sekty Gałąź Dawidowa, uważający się za wcielenie Mesjasza. W marcu 1993 roku, gdy groziło mu aresztowanie, zabarykadował się ze swoimi wyznawcami na farmie w Waco w Teksasie. Niemal wszyscy zginęli w pożarze. Po zrobieniu 5000 tysięcy dolarów długu na karcie kredytowej, miałem już swoją pierwszą serię produktów i pełną życia. Stronę internetową. Dobre było również to, że tydzień później wyleciałem z pracy. 20.02-20.03 firma Brainquicken LLC poderwała się do lotu i zacząłem zarabiać 40 tysięcy dolarów miesięcznie, zamiast rocznie. Jedyny problem polegał na tym, że nienawidziłem swojego życia wypełnionego pracą przez 12 godzin dziennie i 7 dni w tygodniu. Sam za się w kozi róg. Wziąłem tydzień urlopu i wyjechałem z rodziną do Włoch, do Florencji, gdzie przez 10 godzin dziennie. W kafejce internetowej przeżywałem kompletne odloty. Ja, Pierre zacząłem uczyć studentów Princeton, jak tworzyć odnoszące sukces, czyli dochodowe, firmy. Zima 2004 roku w niemożliwe stało się rzeczywistością. Zwróciła się do mnie firma informacyjno-reklamowa i izraelski konglomerat, HEM, zainteresowane kupieniem mojego dziecka. Brain Quicken. Upraszczałem, eliminowałem i na wszelkie możliwe sposoby sprzątałem, by wyeliminować potrzebę osobistej obecności. Cudem beku nie rozpadło się, ale tamte dwie. Firmy tak. Był drugim lutego dzień świstaka, kiedy co roku przepowiada się długość zimy. Niedługo potem obie te firmy starały się powielić mój produkt, tracąc na tym miliony dolarów. Czerwiec 2004 roku podjąłem decyzję, że nawet jeśli moja firma przez to upadnie, trzeba z niej uciec, zanim pójdę w ślady. Przewróciłem wszystko do góry nogami i zabrawszy plecak, pojechałem na lotnisko Jotewka. W Nowym Jorku. Kupiłem pierwszy możliwy bilet do Europy, w jedną stronę. Wylądowałem w Londynie z zamiarem. Udania się na cztery tygodnie do Hiszpanii, by naładować. Akumulatory, zanim powrócę do swoich kopalń soli. Zacząłem swój wypoczynek od natychmiastowego załamania. Nerwowego już pierwszego poranka. Lipiec 20:04-20:05, z czterech tygodni zrobiło się osiem. I zdecydowałem się pozostać za granicą na czas nieokreślony aby ostatecznie przetestować automatyzację oraz życie. Experimental. Godziny każdego poniedziałkowego ranka. Gdy tylko udało mi się wydostać z tej pułapki, zyski wzrosły o 40%. U diabła można zrobić, kiedy nie ma się już pracy, w której. Można się wyżyć i uniknąć wielkich pytań? Chyba trzęsie się. Wrzesień 2006 roku wróciłem do Stanów Zjednoczonych w dziwnym stanie. Przypominającym Zen po tym, jak metodycznie zniszczyłem wszystkie swoje wcześniejsze założenia na temat tego, co można, a czego nie można robić. Sprzedaż. Koksu dla przyjemności i zysku przerodziła się w kurs. Projektowania idealnego stylu życia. Nowe przesłanie było: Proste. Widziałem Ziemię obiecaną i mam dobre wieści. Można ją zdobyć. Krok i. D, jak definicja. Nasza rzeczywistość jest złudzeniem, aczkolwiek bardzo przekonującym. Albert Einstein, i Jak przepuścić milion dolarów w jeden wieczór? Ci ludzie mają bogactwa tak samo, jak my mówimy, że mamy gorączkę, gdy tymczasem to gorączka ma nas. Seneca. Mam również na myśli tę pozornie bogatą, ale najbardziej zubożałą ze wszystkich klasy, która zgromadziła śmieci. Ale nie wie, jakich użyć lub jak się ich pozbyć, a tym samym zakuła się we własne złote i srebrne kajdany. Henry David Thoreau. 1817-1862. Pierwsza w nocy czasu środkowoamerykańskiego. Tysiąc metrów ponad Las Vegas. Jego przyjaciele, pijani tak, że mówili już językami. W końcu. W pierwszej klasie zostało nas tylko dwóch: Rękę, by się przedstawić. I z mroku wyłonił się olbrzymi, olbrzymi jak w Looney Tunes diamentowy pierścień, gdy na jego palce padł blask mojej lampki do czytania. Mark był prawdziwym magnatem. Kiedyś. W innych czasach kontrolował praktycznie wszystkie stacje benzynowe, sklepy spożywcze i kasyna gry w południowej Karolinie. Przyznał z półśmiechem, że gdy wraz z towarzyszami weekendowych przygód wyprawia się do Sinus City, każdy z nich może w jeden wieczór przegrać pół miliona dolarów, a nawet cały milion. Fajnie siedział w swoim fotelu. Rozmowa zeszła na temat moich podróży, choć bardziej byłem zainteresowany jego niesamowitą historią o drukowaniu pieniędzy. A który z Twoich biznesów podobał ci się najbardziej? Znalezienie odpowiedzi zajęło mu mniej niż sekundę. Żaden. Wyjaśnił, że ponad 30 lat spędził z ludźmi, których nie lubił, kupując rzeczy, których nie potrzebował. Swoje życie dzielił między kolejne młode żony, teraz był szczęśliwym. Mężem trzeciej, drogie samochody i inne źródła pustych przechwałek. Mark był jednym z żyjących umarłych. A jest to dokładnie to, czego chcielibyśmy uniknąć. i co zatem czyni różnicę? Co odróżnia bogatych w zupełnie nowy sposób, numer, mających perspektywy od odroczonych? O, którzy oszczędzają wszystko na później tylko po to, by na końcu przekonać się, że życie przepłynęło obok nich. Wszystko zaczyna się na samym początku. Bogaci w zupełnie nowy sposób wyróżniają się z tłumu swoimi celami, odzwierciedlającymi ich inne priorytety i filozofię życiową. Zauważ, jak subtelne różnice w doborze słów kompletnie. Zmieniają działania, które trzeba podjąć, aby spełnić to, co na pierwszy rzut oka wydaje się zbiorem podobnych celów. Nie, ogranicza się to wyłącznie do właścicieli firm. W jeszcze większym stopniu, co udowodnię później, odnosi się to do pracowników o. pracować dla siebie. Numer. mieć ludzi, którzy będą na ciebie pracowali o. pracować, kiedy chce. Numer unikać pracy dla samej pracy i wykonywać niezbędne minimum w celu osiągnięcia maksymalnych efektów. Minimalne. Efekt unabcyjny. O. Przejść jak najwcześniej lub po prostu młodo na emeryturę. Numer. Zapewnić sobie czas na odpoczynek i przygodę. Minie emerytura. Regularnie przez całe życie. Przekonać się, że brak aktywności nie jest celem. Robić coś, co jest najbardziej ekscytujące. O. Kupować wszystko, co chce się mieć. Numer. Robić wszystko, co chce się robić. I być tym, kim chce się być. Jeśli pragnienia te dotyczą narzędzi czy gadżetów, niech tak będzie, ale są to albo środki, albo końcowe nagrody, a nie główne cele. O. Być szefem, zamiast pracownikiem, odpowiadać za coś. Numer. Nie być ani szefem, ani pracownikiem, ale właścicielem. Być. Właścicielem pociągów i mieć kogoś, kto dopilnuje, by jeździły punktualnie. O. Zarobić mnóstwo pieniędzy. Numer zarobić mnóstwo pieniędzy, mając potem określone powody oraz sprecyzowane marzenia, terminy i plany. Na co pracujesz? O, mieć więcej. Numer, mieć lepszą jakość i mniej zbędnego balastu. Mieć olbrzymie rezerwy finansowe, ale rozumieć, że to najważniejsze potrzeby. Są uzasadnieniem dla poświęcania czasu na rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Chodzi tu również o kupowanie rzeczy i przygotowywanie się do kupna rzeczy. Poświęcasz dwa tygodnie na negocjacje z billerem swojego nowego Infinity, by w końcu uzyskać 10 tysięcy dolarów rabatu. Spaniel. Czy twoje życie ma cel? Czy dajesz od siebie coś pożytecznego temu światu? Czy tylko przekładasz papiery, klepiesz w klawiaturę i wracasz do domu, by wieść pijacką weekendową egzystencję? O, osiągnąć czas wielkiej nagrody, jaką jest oferta publiczna. Przejęcie F. Irmei, emerytura lub skrzynia złota. Numer. Myśleć o rzeczach wielkich, ale zadbać, by każdy dzień był dniem wypłaty. Po pierwsze przepływy, po drugie, wielka nagroda. O. Uwolnić się od robienia tego, czego się nie lubi. Numer. Uwolnić się od robienia tego, czego się nie lubi, ale również. Zapewnić sobie wolność realizacji swoich marzeń bez uciekania się do pracy dla samej pracy. Po latach wykonywania powtarzalnych czynności często pojawia się potrzeba sięgnięcia. Głębiej, w poszukiwaniu własnych pasji, określenia na nowo swoich marzeń, ożywienia hobby, którym pozwoliliśmy niemal zupełnie zaniknąć. Ten cel to nie tylko wyeliminowanie. Złego wówczas znaleźlibyśmy się w próżni, ale poszukiwanie i przeżywanie tego, co najlepsze na tym świecie. Wysiadka z niewłaściwego pociągu. Pierwsza zasada. Nie możesz się łudzić, a jesteś osobą, która najłatwiej ulega złudzeniom. Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Co za dużo, to niezdrowo. Dość owczego pędu. Ślepa pogoń za. Pieniędzmi jest bez sensu. Wynajmowałem prywatny samolot, by polatać nad andami. W przerwach między zjazdami na nartach smakowałem najlepszych win świata i żyłem jak król, wylegując się nad bezkresnym. Basenem w pewnej prywatnej willi. Oto mały sekrecik, którym rzadko dzielę się z innymi. Wszystko to kosztuje taniej niż wynajem mieszkania w Stanach Zjednoczonych. Jeśli potrafisz uwolnić się od czasu i miejsca, twoje pieniądze natychmiast stają się. Więcej warte trzy razy więcej. A nawet 10 razy więcej. Nie chodzi tutaj o kursy walut. Bogactwo finansowe i możliwość prowadzenia życia podobnego do życia milionerów to fundamentalnie różne sprawy. Wartość praktyczna pieniądza zależy od tego, nad iloma zajmkami pytajnymi w swoim życiu potrafisz zapanować. Co robisz? Kiedy to robisz? Gdzie to robisz? Z kim? Nazywam to gimnożnikiem wolności. Jeśli zastosujemy takie kryterium, pracownik banku inwestycyjnego ze swoim 80-godzinnym tygodniem. Pracy i 500 tysiącami dolarów rocznej pensji ma mniej potęgi niż zatrudniony numer, pracujący tylko przez jedną czwartą. Tego czasu za 40 tysięcy dolarów rocznie, ale mający całkowitą. Swobodę w kwestii tego, kiedy, gdzie i jak żyje. Te pół miliona. W pierwszym przypadku może być warte mniej niż 40 tysięcy. W drugim jeśli zrezygnujemy z porównywania liczb i przyjrzymy się stylowi życia, na jaki stać nas za te pieniądze? Możliwości i wolność wyboru to prawdziwa potęga. W całej tej książce staram się pokazać, jak dostrzegać i stwarzać sobie takie możliwości jak najmniejszym wysiłkiem i kosztem. Paradoksalnie wygląda na to, że można zarobić więcej ich dużo, więcej ich pieniędzy, robiąc połowę z tego, co robimy obecnie. Kim są zatem numerzy? To pracownicy, którzy zmienili swoje godziny pracy i wynegocjowali sobie możliwość pracy zdalnej. Osiągają oni 99% wyników w ciągu jednej dziesiątej czasu dotąd poświęcanego pracy. Resztę wykorzystują na bieganie na nartach i comiesięczne dwutygodniowe podróże z rodziną. Eto właściciele firm rezygnujący z najmniej dochodowych klientów i eliminujący najmniej dochodowe projekty, całkowicie zlecający na zewnątrz wszelką działalność operacyjną. Podróżują oni po świecie, kolekcjonują rzadkie dokumenty, a wszystko to łączą ze zdalną pracą za pośrednictwem internetu. Eto studenci, którzy postanawiają rzucić wszystko czyli nic, na szale i założyć na przykład internetową wypożyczalnię filmów wideo, przynoszącą 5000 dolarów miesięcznie w niewielkiej niszy rynkowej amatorów HTV. Projekt zajmujący dwie godziny tygodniowo, a umożliwiający pracę w pełnym wymiarze w charakterze lobbysty. Na rzecz praw zwierząt. Możliwości są nieograniczone, ale każda droga zaczyna się od identycznego pierwszego kroku zmiany założeń. Aby włączyć się do ruchu, musisz nauczyć się nowego leksykonu i zmienić kierunek. Stosując kompas z niecodziennego świata, musisz odwrócić odpowiedzialność i odrzucić całe pojęcie sukcesu. Musisz zmienić reguły. Gdy wykonał w powietrzu obrót o 360 stopni, ciszę przerwał ogłuszający. Halas, Dale Beg Smith salto do Nardi. Nad jego głową skrzyżowały się na kształt litery X i jadąc do mety, lądował już w księdze rekordów. Był 16 lutego 2006 roku, a Dale był już złotym medalistą w jeździe po muldach na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie. W przeciwieństwie do innych sportowców zawodowych, po takich momentach chwały nigdy nie musiał wracać do morderczej pracy. Ani sięgać myślami do tego dnia jako momentu kulminacyjnego. W swojej jedynej pasji. Miał tylko 21 lat i jeździł, zarnem Lamborghini. Z urodzenia Kanadyjczyk, w wieku lat 13 Dale odnalazł swoje powołanie w internetowej firmie informatycznej. Na swoje szczęście mógł liczyć na pomoc bardziej doświadczonego mentora i partnera, który stał się jego przewodnikiem, piętnastoletniego. Prada, czy firma stworzona po to, by sfinansować ich marzenia o stanięciu na olimpijskim podium, już dwa lata później stała. Się trzecią pod względem wielkości tego rodzaju firmą na świecie. W czasie, gdy koledzy z drużyny biegali na stoki na dodatkowe treningi, on często kupował sake dla swoich klientów w Tokio. W świecie, w którym należało pracować ciężej, a nie mądrzej. Jego trenerzy byli przekonani, że poświęca zbyt wiele czasu swojej firmie, a za mało trenuje pomimo osiąganych wyników. Zamiast wybierać między firmą i marzeniami. Dale postanowił mieć jedno i drugie. Nie poświęcał zbyt dużo czasu na rozwój swojego biznesu, ale razem z bratem zbyt wiele czasu spędzali. Z francuskojęzycznymi Kanadyjczykami. W roku 2002 obaj przeprowadzili się do Światowej Stolicy Narciarstwa, Australii, gdzie zespół był mniejszy i bardziej elastyczny. A opiekował się nim trener Legenda. Zaledwie trzy lata później Dale. Otrzymał obywatelstwo. Stanął do walki z dawnymi kolegami z drużyny i został trzecim Australijczykiem w historii, który wywalczył złoto podczas zimowych igrzysk. W kraju Wałabi i Surfingu Dale stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci. Daslany. Tuż obok pamiątkowej serii. Poświęconej Elvisowi Presleyowi można znaleźć znaczki z jego. Sława ma swoje przywileje, podobnie jak wyjście poza granice. Wyborów dawanych nam przez innych. Zawsze można, przecież. Wskazać inne możliwości Nowa Kaledonia, Południowy Pacyfik. W chwili, kiedy mówisz, że chcesz zatrzymać się na chwilę w jakimś miejscu, staje się ono częścią Twojego życia. John F. Kennedy. Niektórzy ludzie żyją w przekonaniu, że gdyby tylko mieli trochę więcej pieniędzy, wszystko w ich życiu zmieniłoby się na dobre. Mierzą w ruchomy cel 300 tysięcy dolarów w banku, milion, dolarów w akcjach, 100 tysięcy dolarów rocznej pensji, zamiast 50 tysięcy i tak dalej. Cel Żuli był jednak bardziej sensowny, powrócić z taką samą liczbą dzieci, z jaką wyruszyła z domu. Wyciągnęła się na fotelu i spojrzała na męża, Marca, śpiącego po drugiej stronie przejścia, odliczając jak zwykle raz, dwa. 3. Jak na razie, wszystko w porządku. Za 12 godzin będą z powrotem w Paryżu cali i zdrowi. Oczywiście przy założeniu, że samolot z Nowej Kaledonii nie rozbije się po drodze. Nowa Kaledonia, zaszyta w tropikach Morza Koralowego Nowa Kaledonia to francuskie terytorium zależne, gdzie Julie i Mark właśnie sprzedali swoją łódź żaglową, na której przemierzyli niemal 30 tysięcy kilometrów dookoła świata. Oczywiście zwrot początkowo zainwestowanej kwoty był tylko częścią planu. Wszystko, co zaplanowali i zrobili, cała ich 15-miesięczna podróż dookoła świata, od przejażdżki gondolą po kanałach Wenecji, po udział w plemiennych obrzędach w Polinezji, kosztowało około 18-19 tysięcy dolarów. Mniej niż czynsz i bagietki w Paryżu. Większości ludzi może się to wydawać niemożliwe. Większość ludzi nie wie też, że ponad 300 rodzin co roku stawia. We Francji żagiel i wyrusza w podobną podróż. Podróż ta była ich marzeniem przez niemal 20 lat. Wciąż odsuwana na dalszy plan wobec coraz bardziej wydłużającej się listy obowiązków. Każdy ważny moment w życiu dawał. Następne powody do odsuwania jej w czasie. Pewnego dnia Julie zrozumiała, że teraz albo nigdy. W przeciwnym wypadku. Ona i Mark wciąż będą tylko mnożyć różne argumenty zasadne. Lub nie, i coraz trudniej będzie przekonać się, że taka wyprawa. W ogóle jest możliwa. Rok przygotowań trzydziestodniowa wyprawa próbna z mężem i oto wreszcie nadszedł początek podróży życia. Tuż po podniesieniu kotwicy Żuli uświadomiła sobie, że obecność dzieci, główny powód odkładania tej podróży i poszukiwania przygód, tak naprawdę powinna być pierwszym argumentem za podjęciem takiego wyzwania. Przed wyjazdem jej trzej mali synowie nieustannie się o coś kłócili, wrzeszcząc przy tym w niebogłosy, z czasem przyzwyczaili się do wspólnego życia w kołyszącej się sypialni oraz nauczyli się. Cierpliwości dla samych siebie i zdrowia swoich rodziców. Przed wyjazdem książki były dla nich tak samo ekscytujące, jak jedzenie. Piaskio, mając jednak do wyboru lekturę lub gapienie się w ścianę. Na otwartym morzu wszyscy nauczyli się doceniać książki. Zabranie ich na rok ze szkoły i rzucenie w nowe środowisko okazało się najlepszą inwestycją w wykształcenie. Teraz, siedząc w samolocie. Żuli wpatrywała się w chmury, przecinane skrzydłami samolotu i snuła następne plany o znalezieniu jakiegoś miejsca w górach, gdzie można jeździć na nartach. Przez okrągły rok za pieniądze z zakładu wytwarzającego olinowanie jachtów, a także o tym, że taki zakład może sfinansować inne. Teraz, kiedy już odważyła się zrobić pierwszy krok, nie mogła usiedzieć w miejscu. Projektowanie stylu życia praktyce. Skończyłam z jazdami przez całe miasto, by odebrać syna. Z przedszkola, a zaraz potem znów ślizgać się oblodzonymi autostradami do biura, by dokończyć pracę. Moja minia umożliwiła nam obojgu przeniesienie się do alternatywnej szkoły. Z internatem, w której dzieci i nauczyciele mogą wieść interesujące życie na Florydzie, wśród zieleni, nad jeziorkiem ze źródełkiem w słonecznych promieniach. Nie trudno znaleźć alternatywne, lub tradycyjne szkoły, które przyjmą wasze dzieci na czas pobytu. W danym miejscu. Szkoły alternatywne często są bardzo szanowane w swoim otoczeniu i niezwykle przyjazne. Jest nawet możliwość znalezienia zatrudnienia w takiej szkole, wtedy wraz z dzieckiem. Można poznawać nowe środowisko. Tym. Twoja książka i Twój blok zainspirowały mnie do zwolnienia się. Z pracy, napisania dwóch e-książek, skoków spadochronowych, wędrówek z plecakiem po Ameryce Południowej, sprzedania. Wszystkiego, co było dla mnie w życiu balastem, i zorganizowania. Dorocznej konwencji najlepszych światowych instruktorów randkowania to moje pierwsze przedsięwzięcie biznesowe, już trzeci. Rok prowadzę ten interes. Co w tym najlepsze? Nie mogę nawet jeszcze kupić drinka. Dzięki, Stary.